Witam Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Pod Słowiańskim Słońcem. Dzisiaj ponownie naszym gościem jest pan dr Nabil Malazi. Witam pana. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię, witam wszystkich oglądających w tej chwili i tych, którzy będą oglądali nas i którzy śledzą ten Twój kanał. Bardzo się cieszę, że taki temat, który jeden z wielu tematów, ale ważny temat, który wraca do rozmowy, jako temat rozmowy w tej chwili na temat wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Tak, no właśnie naszym widzom muszę przepowiedzieć na wstępie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, o czym właśnie pan poinformuje naszych gości, bo to pan jest tutaj tą osobą, która ma tą wiedzę od strony syryjskiej, jak to wygląda wszystko. No my możemy się tylko domyślać, że wiadomo, że na podstawie fałszywej flagi, tak zwanej fałszywej flagi, Syrię oskarżono kilka lat temu o użycie broni chemicznej i za to użycie, w cudzysłowie powiedzmy, broni chemicznej przez armię syryjską, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja postanowiły same na własną rękę ukarać rząd syryjski. No i doszło do ataku na Syrię, dosyć głośnego, bo oczywiście tam w grę wchodziła również ostrzeżenia ze strony Rosji, która powiedziała wcześniej, że będzie zestrzeliwać te rakiety nadlatujące nad Syrię. No właśnie, proszę tak nam powiedzieć od samego początku, no bo to wszystko zaczęło się podczas tej tak zwanej, znowu tej fałszywej arabskiej Nagonki, wiosny. tej Tak. nagonki na Syrię. Tak, no to było tak, że to znaczy, jeżeli powracamy w historię tej broni chemicznej, tak zwanej niby-syryjskiej, to chcę wam przypominać, że taki był taki ambasador Arabii Saudyjskiej w latach 1983-2005, który się nazywa Bandar bin Abbas bin Abdul Aziz. Bandar bin Abbas. Warto zapamiętać to nazwisko i poszukać w internecie. I on w 2005 roku wrócił ze Stanów Zjednoczonych dosyć długo, bo 83 i 2005 to jest 22 lata. Był ambasadorem Arabii Saudyjskiej tam i on później objął stanowisko szefa saudyjskiego wywiadu, powiedzmy, agencję wywiadu. No i on oczywiście włączył się do planów tam przeciwko Syrii. Był doradcą w tym samym czasie, w 2005-2012 był doradcą króla Abdulaziza. I w międzyczasie były wydarzenia tam w Libii, które oczywiście, w których też Arabia Saudyjska się angażowała mocno, razem z Katarem, wtedy się przyjaźniły mocno, bo to przeciwko przecież, czyli za amerykańską polityką i tak dalej, wiosna arabska trzeba by prowadzić oczywiście, która nie obejmowała żadnego kraju tam, krajów Zatoki, tylko Libię, Irak, Syria, Tunezja i tak dalej. Między innymi Iran, niby nazwana arabska, ale też Iran był jednym z tych siedmiu krajów, które były objęte tą wiosną. No i w 2011 roku, jak zaczęła się ta nagonka na Syrię, w marcu 15, oczywiście wymyślono wszystko. Ona była opóźniona o ten jeden miesiąc, bo miało być w lutym, 15 lutego. Luty miał 28 dni i nie zdążyli przerzucić z Libii, z Tunezji tych terrorystów, między innymi, którzy byli głównymi tymi prowajderami tej akcji w Syrii przez, powiedzmy, te granice jordańskie na południu. Natomiast przesunęli o 4 tygodnie, powiedzmy, bo to musiało być konkretny dzień tygodnia, czyli piątek, bo tam wtedy każdy piątek się nazywał
piątek demokracji, piątek tam coś tam i tak dalej, nazywali i puszczali te demonstracje. Natomiast wracamy do tej broni chemicznej. Te bandy terrorystyczne przeprowadziły eksperymenty na królikach. To pokazane było, jak oni tam gdzieś puszczają gaz sarin na klatkę czy tam gdzieś i te króliki biedne tam zdychają. I oni tam grożą, że oni tam przeciwko Syrii i tak dalej żyją. I rzeczywiście, miesiąc później okazało się, że na takie miasteczko przygraniczne z Turcją, Khan el-Asal się nazywa, które był pod kontrolą wojsk syryjskich, syryjską, puścili ten gaz sarin. Skąd ten gaz sarin się wziął? Właśnie wspomniałem o tym bandarze Ben Abbas, Bandar Ben Sultan, Ben Abdelaziz. On jako szef tego wywiadu miał dostęp do tego gazu, który tam gdzieś na wschodzie, tam podobno Libii, tam gdzieś tam dostali. On to przerzucił do Turcji. W Turcji tam była taka grupa ludzi, która to woziła ze sobą. I w Turcji prawdopodobnie też produkowano ten, bo tam są trzy jakieś składniki, ja nie znam się na chemii. Trzy składniki główne tego. Jeden składnik to jest, nie pamiętam nazwy nawet, ale to używa się do produkcji gabin, czy tam prysznicowych, kabin prysznicowych i tak dalej, do plastiku i tak dalej. To podobno jest używany do tego i to jest produkcji francuskiej przede wszystkim. I Francja eksportowała oficjalnie ten, nie wiem, czy to był gaz, czy tam jakiś tam płyn chyba, eksportowała do jakiejś tam firmy tureckiej, oczywiście tureckiej, czyli urzędującej w Turcji. I to był jeden ze składów tego gazu sarin. I oni tam mieli w posiadaniu właśnie te trzy komponenty, z których po prostu sami później produkowali ten gaz. Natomiast pierwsza dostawa nastąpiła przez tego Bandara bin Sultana, który przywiózł im do Turcji i tak dalej. Nawet policja turecka złapała tych czterech tam, powiedzmy, którzy transportowali ten gaz. Natomiast oczywiście ktoś tam interweniował z góry i wypuścili. No i oni właśnie miesiąc po tym filmie, który nagrali, puścili ten gaz na Khan el-Asad. Miasto, które jest pod kontrolą wojsk syryjskich, co Syrii, pod kontrolą Syrii. Czyli Syria sama swoich tam, powiedzmy, obywateli chciała otruć i tak dalej, i tak dalej. I w każdym bądź razie Syria w tym samym momencie, to było zdaje się, że w marcu, któregoś od 12, 13 czy 14 roku, 2014 roku, i Syria od razu zażądała komisję międzynarodową, żeby przyjechała i zbadała tereny tam, gdzie zostało to puszczone i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście Stany Zjednoczone, Anglia, Francja i tak dalej, a to mamy czas, bo ten gaz nie znika. On tam cały czas, tam powiedzmy, tam można by go zbadać i tak dalej. Pół roku później, we wrześniu, zdaje się, w czasie trwania sezonu, to znaczy szkoły. Szkoły były otwarte w piątek oczywiście, czyli w dzień, który jest wolny od zajęć wszędzie w Syrii. Oczywiście Syria znowu
zaatakowała tym gazem, czy tam jakimś tam, jakąś substancją chemiczną, zaatakowała szkołę, w której były dzieci, uczyły się i tak dalej, w piątek oczywiście. I to była Ghuta, czyli te okolice Damaszku. Na całe szczęście wojsko syryjskie było tak blisko tej miejscowości, to znaczy tego terenu, że na drugi dzień czy 2 dni później już ta Ghuta była pod, powiedzmy, opanowaniem wojsk syryjskich. I wykryto tak, że oni tam złapali jakiegoś chłopaka, zabrali go od matki, która szła tam z nim, przewieźli go do jakiegoś szpitala, czy tam przychodni i tak dalej, tam gdzie leczono chorych. Pielęgniarze byli zaskoczeni od razu, bo oni weszli od razu z prasą międzynarodową, bo cała prasa, wszystkie te powiedzmy mainstreamy zachodnie tam już tam brały udział w tym i oni tam z tym dzieckiem, wodą podobno go umili, już woda tam gdzieś, dużo wody tam gdzieś polali i tak dalej, i tak dalej i tak. Później w zeznaniach po prostu tych pielęgniarzy nawet, że oni byli zaskoczeni tą, babka przyznała, że tam zabrali jej dziecko, to dziecko, które tam gdzieś tam niby takie było zaskoczone i tak dalej, to później oczywiście w obecności ojca i matki tam gdzieś już tam wyznali, to znaczy powiedzieli prawdę. I co najgorsze, pokazali około, nie wiem, 20 chyba dzieci, które leżały w białych jakichś tam prześcieradłach i tak dalej, tak jakby uśpione, bo użycie broni chemicznej tam od razu skutkuje tam gdzieś wyciekiem z ust i tak dalej, z nosa, tam coś tam tego, ale one były, powiedzmy, uśpione, czyste, czyściutkie, uśpione i tak dalej. I niestety rodzice tych dzieciaków rozpoznali, to znaczy rodzice rozpoznali swoje dzieci, które zostały porwane w okolicach Latakia Adamaszek, to jest kilkaset kilometrów, w okolicach Latakii zostały porwane przez te bandy terrorystyczne, około 40 dzieci chyba tam porwano i okazało się, że przywieziono ich tutaj i tu właśnie one służyły tym bandytom, powiedzmy, ten ofiary w piątek, ofiary szkolne tego całego incydentu. Tak jak mówię, na szczęście, że syryjskie wojsko 2 dni później, po tym wypadku, jak oni tam fotografowali i tak dalej, weszło i tam i wyjaśniło sytuację. Co gorsze, kilka tydzień wcześniej przyjechała ta komisja, która miała zbadać Khan Lasel tą broń chemiczną, którą tam, znaczy ten sary, ten gaz, to wiadomo, że to gaz sary i tak dalej. Ona już w końcu przyjechała. Na szczęście, że w międzyczasie Rosja i kilka krajów zaprzyjaźnionych, między innymi tam wzięli ze sobą w komisji specjalistów amerykańskich też, przyjechali wcześniej, zbadali i tak dalej, stwierdzili, że to kto to zrobił. Ale Komisja Międzynarodowa dopiero tam gdzieś tydzień przed tymi wydarzeniami kolejnymi, czyli pół roku później po tamtych wydarzeniach, przyjechała i ona w hotel. I oczywiście rząd syryjski już przygotował im tam samochody i tak dalej, już jedziemy. Nie, nie, poczekajcie, bo mamy tam, o, telefon jest, że mamy czekać jeszcze 2 dni. Mamy czekać jeszcze jeden dzień. I oczywiście cały czas informacja, że jeszcze nie zdążyli w tej włócznie tam go zabijać tych dzieci i tak wykreować tą sytuację z bronią chemiczną. No i w pewnym momencie, jak wyskoczyła ta sprawa w włócznie, tam gdzieś tam wojsko syryjskie znowu atakowało, no nie, no to jest temat, jest bardzo, bardzo aktualny. To co będziemy tam, to jeszcze zdążymy, to już tutaj będziemy jechać. No i rzeczywiście później wojsko syryjskie ułatwiło im
powiedzmy, wyjazd na tą miejscowość Wute, bo tak jak mówię, 2 dni po tych wydarzeniach to wojsko syryjskie opanowało, na szczęście opanowało tą. W międzyczasie, bo wspomniałeś o tym, w międzyczasie, jak wyszło z tym Khan el-Asad, to pierwsze wydarzenia z tą bronią chemiczną, to Stany Zjednoczone, Anglia, Francja uznały, że to rząd syryjski i oni mają atakować bazę, w której są samoloty syryjskie, z których odleciał ten samolot i tak dalej. Samolot odleciał i tam na własne miasto, tam gdzieś i rzucił tam gdzieś tą i tak dalej. I oni to atakowali rzeczywiście, rzucili ponad 110 tomahawków ze strony Morza Śródziemnego. Jeden tomahawk spadł na terenie tej bazy wojskowej. Dwa tomahawki spadły obok tej bazy, tam gdzieś na obiektach tam cywilnych i tak dalej. Reszta oczywiście, reszta została zniszczona, cała, powiedzmy, wystrzelona i tak dalej. Także taka to jest ta wojna chemiczna. Natomiast to wydarzenie, o którym no, wspominałeś, może tam wcześniej, że zniszczono taki ośrodek badawczy, to było przed wydarzeniami tymi, o których mówiłem, czyli przed 2011 rokiem, kiedy no, uznano, że Syria prowadzi jakieś tam badania, jakieś takie, które nie pasują Zachodowi i tak dalej, ośrodek badawczy i tak dalej, został ostrzeliwany, znaczy no, nie ostrzeliwany, tylko samoloty, kilka samolotów tam poleciało i zbombardowało ten ośrodek badawczy, zwykły ośrodek badawczy. Także to wszystko im przeszkadzało tam w tej Syrii. Media zachodnie tak lansowały taką grupę, tak zwaną białe hełmy, że to tacy bohaterowie ludziom pomagają. Z drugiej strony można było wyczytać informację tak naprawdę, że to wszystko jest inscenizowane, że wszystko, co tam jest pokazywane na tych filmach, to jest po prostu wszystko jak w Hollywood tworzone, że właśnie te wszystkie te ataki, te ratunki, tak naprawdę jak ludzie ruszają na pomoc, że tak naprawdę to byli zwykli terroryści, którzy mordowali, okaleczali cywilów i walczyli przeciwko legalnemu rządowi syryjskiemu. Jak to właśnie z tymi białymi hełmami było? Bo przecież to właśnie one głównie tam ingerowały, że tak powiem, i chyba to głównie właśnie te białe hełmy były odpowiedzialne za tą całą inscenizację z tą bronią chemiczną. Czy się mylę, czy też tak było? Też białe hełmy uczestniczyły w tym procederze jako część tej całej, powiedzmy tam, nie powiem opozycji, bo to jest żadna opozycja, tylko jakieś tam, no to są Bandy, terroryści. bandy terrorystyczne. Natomiast białe hełmy założył jakiś Anglik, który służył w wojsku i wywiadzie MI6, czy tam gdzieś tam nawet francuskim i tak dalej. I te białe hełmy miały za zadanie, to znaczy są filmy, ja nawet mam zdjęcia i filmy tych białych hełmów, które, to znaczy oni nakręcali takie filmy na przykład. Jest jeden film, który leży facet, pomazany tam jakąś tam, nie wiem, gdzieś jakimś piaskiem i tak dalej. Leży w takiej małej dziurze takiej niby, że tam wystaje z jakichś ruin i tak dalej. I on tamtego, i kamera chodzi. I wszyscy się ruszają tam. A ci stoją nad nim w białych hełmach, z białych hełmów, stoją nad nim i tak czekają i patrzą na tą kamerę i kamera chodzi, chodzi, chodzi. No, start. I w pewnym momencie, jak start mówił start, no to ci wszyscy tam już tam tego, wyciągają go tam na zewnątrz, oni go ratują, oni go tamtego, bo wojsko syryjskie atakowało i tak dalej. Albo taka scena drastyczna z takim dzieciakiem palestyńskiego pochodzenia, palestyńczykiem,
który no, miał, nie wiem, ile, 9, 11 lat, może, no, chyba mniej nawet. I oni go, on tam był brudny, tak gdzieś tam tego, i oni trzymali i zabili go dosłownie. A ja mam zdjęcia nawet z tych białych hełmów, jak one tam niby w tym, nawet w stroju białych hełmów stoi z tym karabinem tam gdzieś i fotografuje się. To znaczy nie jeden, oczywiście tam cała grupa fotografuje się pod tym. Kilku z tych białych hełmów później dostało się do Europy jako uchodźcy, uciekinierzy tam. A jak Syria ich tam tępiła, i oni byli ranni, to oni leczyli się w szpitalach izraelskich na wzgórzach Golan, założone specjalnie dla nich. Oni tam, a potem jak mieli ich przerzucili ich do Izraela, a potem z Izraela znowu do Turcji i znowu z Turcji na północ do Syrii z powrotem, bo już tam Syryjczycy stamtąd ich wygonili. Także to była jedna z frakcji, powiedzmy, tam z atrakcji tego ISIS-u, którego szefem jest oczywiście były, znaczy kilka osób, Bagdadi i tak dalej, a Bagdadi był szkolony, powiedzmy, przez ileś tam, przez ponad rok, był przez Mossad w Izraelu. I on był wyciągnięty z więzienia w Iraku. A potem go zastąpił taki autentyczny, powiedzmy, sionista. Nie będę mówił Żyd, bo to religia tutaj nie ma żadnego znaczenia, tylko Izraelczyk po prostu, który umiał po arabsku i udawał, powiedzmy, jakiegoś tam, znowu zmienił nazwisko, Zarkawi chyba się nazwał, czy tam coś takiego. I też przyjął władzę w tym ISIS-ie. Także no, taka cała prawda o tej broni chemicznej syryjskiej. Tak jak w Iraku, jak wymyślono broń chemiczną, że Irak musi mieć tą broń chemiczną. Dlaczego Ameryka, Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że Irak ma broń chemiczną? Dlatego, że sami dostarczyli Saddamowi Husseinowi tą broń chemiczną, żeby on walczył przeciwko Iranowi. I ta wojna iracko-irańska i tak dalej, później jak się zakończyła, i oni stwierdzili, to już Saddam Hussein nam nie jest potrzebny, no to co? Daliśmy mu broń chemiczną, to pewnie ona jest. A oni nie wiedzieli, że on już się pozbył tej broni, nie ma tej broni. No i poleciał Colin Powell tam w ONZ-cie, tam z tą ampułką i pokazał, że w ampułce, ta broń chemiczna iracka, to była w ampułce, której Colin Powell wniósł do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do Rady Bezpieczeństwa i pokazał, że to jest ta broń chemiczna iracka. I to później przeprosiła, no ale co z tego, jak już kilkunastu naszych żołnierzy polskich zginęło tam, bo Kwaśniewski już od razu wysłał nasze wojska, bo liczyliśmy na roboty budowlane tam, a byliśmy największym potentatem budowlanym w Iraku i w Libii, tak jak w Iraku, tak i w Libii. Także liczyliśmy na Amerykę, że ona nam da, powiedzmy, roboty, a my mogliśmy rozdawać roboty w Iraku i w Libii przed wojną. Także to jest już kwestia już polityki zagranicznej Polski, której nie cierpię, dosłownie nie cierpię do tej pory. Po prostu. No, ale to jest tak. Takie jeszcze jedno pytanie odnośnie samych Syryjczyków, społeczeństwa syryjskiego. Jak odebrało ten atak ze strony amerykańsko-brytyjsko-francuskiej? Bo przecież no, chyba w pamięci mają Syryjczycy jeszcze te czasy okupacji, że Syria była okupowana, prawda? Więc czy to nie obawiali się Syryjczycy, że te imperia ponownie mieszają się w konflikt, aby, nie wiem, może znowu zająć kolejny kraj, tak jak to było w przypadku Iraku, Afganistanu. Jak na to zareagowali zwykli Syryjczycy? Żadne jakieś tam, powiedzmy, obrazy strachu, czy
tam Syryjczycy to jest naród, tak jak Palestyńczycy. Palestyńczycy to też tam są, to jest ten sam naród. To jest naród, który jest ambitny, który wie co robi. To jest naród z tradycją, proszę ciebie, z historią, cywilizowany naród, który wie, czym grozi tym, którzy go atakują. Ja pamiętam, jak ja byłem w szkole tam gdzieś w 56 roku, miałem 6 lat, to zbierałem na przykład pieniądze jako dzieciak, zbierałem pieniądze na ten atak na kanał suezki, izraelsko-amerykańsko-francuski. Natomiast kilka lat później, jak ta wojna, to ja byłem już w szkole, jak samoloty izraelskie latały nad Aleppo na przykład i tak dalej, to myśmy to nie wiem, jakby zabawa, bo zaraz zostanie to strącone i tak dalej. Tam ja pamiętam mój brat był szefem takiej grupy rakietowej w wojsku syryjskim. I on mówił tak, mówi, słuchaj, mówi, myśmy nie mogłem opanować oburzenia moich żołnierzy, że samoloty izraelskie latały nad Syrią, wywiadowcze i tak dalej, a my mieliśmy rakiety konkretne, mogliśmy ich zastrzelić, ale mieliśmy rozkaz nieużywania tych rakiet. Natomiast dopiero wiedziałem, jaka mądrość w tej decyzji była, kiedy w 1967 roku samoloty izraelskie latały nagminnie nad Syrią po prostu w tej wojnie, tam w 76 roku, w 67 roku. I dopiero mieliśmy ten rozkaz po prostu je zastrzeliwać. One latały bezpiecznie, niby, że no przecież Syryjczycy nie mają, bo mi całe te lata latami tam z badami i tak dalej i nic nie wyskakuje, jest tam żadna rakieta przeciw samolotom. A tu nagle samoloty padały setkami dosłownie w tym. I to był powiedzmy, no ten pomysł, ten umysł syryjski konkretnie tutaj zadziałał. Także tak samo powiedzmy, byłem zły w 82 roku, jak nie tylko ja, cały naród syryjski tam był oburzony, bo w Hamie tam wojsko syryjskie powiedzmy atakowało tych jakichś tam bractwo muzułmańskie, z bractwa muzułmańskiego, bo oni chcieli już przyjąć władzę, okazało się. Ale myśmy nie wiedzieli o tym, wojsko syryjskie, jak to jest, jak można zabijać swoich i tak dalej. Ale później dopiero wiedzieliśmy, jak wyskoczyło to w 2011 roku, na przykład w Egipcie chcieli opanować tą bractwo muzułmańskie. Ja byłem w Egipcie w tym czasie, w styczniu 2011 roku. I 25 stycznia, to znaczy 18 stycznia byłem, a 25 zaczęły się zmiany. Chcieli opanować. Przecież pani minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych powiedziała, że jeszcze jeden dzień, gdybyśmy uznali ten rząd Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, bo to wszystko jest planowane, wszystko jest ten. No ale nastąpiły zmiany na szczęście i nie przyjęli władzy. Syrzy mieli przyjąć władzę w 1982 roku, co naród nie wiedział. Oni tam planowali. Wojsko syryjskie zrobiło swoje, opanowało sytuację, było kilka tysięcy nawet zabitych, a potem dopiero wiedzieliśmy, jaka to była, miała być sytuacja. Także cały czas Ja czytałem o tej przeciwko. historii, pozwolę sobie przerwać, przepraszam.
Ale czy to nie jest ta historia, która zaczęła się od tego, że duża część żołnierzy syryjskich po prostu została najpierw zamordowana przez tych bojowników Bractwa Muzułmańskiego, którzy też byli jakoś chyba umundurowani, byli żołnierzami, po prostu swoich braci wymordowali, Syryjczyków, rodaków mówię, nie mówię tutaj o Bractwie Muzułmańskim. Mówię, że swoich rodaków wymordowali i od tego się zaczęła później ta interwencja armii syryjskiej. Czy to właśnie nie był ten początek tego, bo tak to chyba. Nie, to na pewno nie wojsko atakowało, tylko ten ja mam, nawet u mnie. Tak, mówię, że żołnierze syryjscy zostali zamordowani, że od tego się zaczęło w garnizonie jakimś wojskowym. Tak. To znaczy jeden żołnierz, pierwsza ofiara to był to nie żołnierz, tylko no, policjant, że tak powiem, czyli ochraniarz. Który został, powiedzmy, pocięty i tak dalej. Ja mam, jeszcze mam jego zdjęcie, tam jeszcze, tam później go powiesili na tym i zabili. Także, no bo to powstało tak, że tam oni podpuścili dzieci syryjskie w tej miejscowości Dara na południu. I te dzieci wyszły ze szkoły, 9-latki, 11-latki, tam w szkole podstawowej. I one wyszły i pisały na ścianach, tam chyba ja o tym już mówiłem, pisały na ścianach Hurria. Hurria to jest wolność. Dokładnie, tłumaczenie słowa Hurria to jest wolność. Hurria, Hurria, oni chcą Hurria, wolność, dzieci. I piszą to na ścianach, tam powiedzmy budynków i tak dalej. No i przyszła policja u nas, milicja, policja, nie wiem. Oni nie noszą broni, to nie jest policja jakaś kryminalna czy tamtego, to jest drogowa przede wszystkim policja, była taka. I oni tam gdzieś no, złapali tych dzieciaków i gdzieś na posterunku, jak tam badali ich, każdy miał 100 dolarów w kieszeni. A za 100 dolarów w Syrii wtedy można było wyżywić całą rodzinę przez cały miesiąc, dosłownie, taki przelicznik. Był. No i oni tak ten. I jak prezydent Assad zaprosił rodziców tych dzieciaków do siebie, do pałacu i powiedział im o całej sytuacji, mu pilnujcie swoje dzieci i tak dalej, oczywiście dzieci wróciły do domu, to nie spodobało się tym, którzy to planowali. Nie? I oni wtedy zaczęli mówić, że te dzieci moje miały porwane paznokcie tam i tak dalej przez ten. I doszło do kolejnej, ale już wtedy ci starsi, już tam z Libii, z Tunezji i tak dalej, tam z Czeczenii, ci terroryści, bo przez ponad 82 krajów tam przyjechała do Syrii robić z nami, dla nas robić porządek, nie? Dla Syryjczyków, bo tam jest niedobrze, ale niedobra o tym mówić. W każdym bądź razie przyjechali już i wtedy dopiero zainstalowali nawet snajperów na dachach, którzy zostali też złapani przez wojsko syryjskie i tak dalej. Natomiast też ci snajperzy strzelali i do wojska, i do demonstrantów swoich. I jak ten, no przecież jak wojsko mogło, i oni oczywiście oskarżyli wojsko, tak jak z tą bronią chemiczną, oskarżyli wojsko, że to strzelało i tak dalej, a wojsko tylko otoczyło, ochroniło tam powiedzmy tej demonstracji i oni powiedzieli, że to wojsko strzelało. Ale dlaczego wojsko strzela do swojego, nie? A, bo ten jego kolega odmówił strzelania do demonstrantów, to on go zastrzelił. No taka jakaś logika dziwna była wtedy i ten. No ale to wszystko się wyjaśniło. Dzięki po prostu solidarności narodu syryjskiego naprawdę i dzięki charyzmie rządzących w Syrii prezydenta Asada i wojska syryjskiego Syria wytrzymała i wytrzymuje w dalszym ciągu. No ile 13 lat. Tak, i miejmy nadzieję, że ten konflikt wkrótce się skończy, bo jak widzimy, te prowokacje były już lata wcześniej, trwają nadal. Ta prowokacja z tymi snajperami bardzo przypomina te prowokacje, które wydarzyły się na Majdanie.
w Kijowie. Dokładnie. Dokładnie, z tego co wiem, Dokładnie. te Ten ulotki, sam które sposób. rozprowadzano na Majdanie, były identyczne, jak tylko że nie po arabsku pisane, jak i w Syrii, jak i w Libii. Tak, Tak więc te tak jest. same grupy osób stały za tymi wydarzeniami. Dziękuję Tak, bardzo za podzielenie się swoją wiedzą i swoimi tutaj informacjami z naszymi widzami, słuchaczami. ja dziękuję. Dzięki wytrzymałości, tak jak mówię, narodu syryjskiego i Syrii, to w tej chwili Syria nie daje się wciągnąć w wojnę, bo Izrael cały czas prowokuje. Cały czas prowokuje nie tylko Syrię, ale i Iran, tylko Iran jest trochę daleko, ale na Syrię cały czas są. Tylko i tylko czekają, aż Syria oficjalnie już tam zacznie ten. W tej chwili nic się nie mówi na temat wsparcia Syrii dla Palestyńczyków, chociaż jest potajemnie, dlatego że ich intencją jest, aby Syria, czy tam Iran, czy ten, no przecież mamy przykład na temat Jemenu, naszego kochanego, który uwziął się i zrobi porządek na pewno i swój odwet wykona niedługo. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję również naszym widzom i słuchaczom za uwagę. I ja Pozdrawiam dziękuję. i zapraszam ponownie. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Cześć.